A czemu ten kibel się rozpikselizowuje, jak ja na niego klikam? Dziwne to trochę jest. Stary, ale tak ci powiem, że to niewiele mocno bardziej czystszy ten apartament jest niż to, co widzieliśmy w twoim śnie. To jest tak, no też tutaj nie jest za czysto. To taka troszeczkę studenckie mieszkanie, takie trochę bym powiedział. To jest normalna łazienka. Nic się nie zmieniło od czasu, kiedy 2 lata temu się tutaj przeprowadziłem. Okej, okay, copy that. Masz shower ładny. Nie chcę brać prysznica w tym momencie. Dobra, jak nie to nie. Jakieś ręczniczki ładne. Typowe rzeczy, które znajdziesz no w łazience w zasadzie, niedaleko zlewu. Nic specjalnie interesującego. No to wyłazimy. Widzę, że nie mam ikonki. Nie mam ikonki oka z badania przy drzwiach, więc będę musiał się po prostu pilnować. Nie ma tego trupa z mojego snu, co już jest dosyć fajne. Nie wiem, czy to mi się... Dobra, to wygląda ciekawie na pewno. No nie wiem, bajerancka dosyć rzecz z w chacie, no, ale ja bym tak, kurde, się zastanawiał, o co tu chodzi. Ktoś się tu w ogóle tak, ktoś się tu zamknął. Od środka to jest zamknięte. Tylko teraz pytanie... Dlaczego? Bo tu jesteś kolej zamknięty od środka, nie wychodzisz po bułki, nie wiem, po chleb, żeby, nie wiem, rachunki opłacić przez internet, to robisz, nie masz żadnego komputera, telefonem wszystko robisz, interesujące. Ale ja wchodzę tutaj w dygresję i się zastanawiam, nie? Nad spójnością świata. To jest zdjęcie mnie jako dzieciaka, a potem zdjęcie mnie, kiedy skończyłem high school. High school to jest taka szkoła średnia nasza, chyba? Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Tu jest normalne żarcie? Uuu, jest wino! Dawaj, nawalimy się i nie będziemy myśleć o tym wszystkim, co tu się tutaj dzieje. Może sny ci się poprawią. Powiem ci szczerze, że jak człowiek jest pijany, to mu się nic nie śni. Chyba, że tylko ja tak mam. Ale no, zwykle nie. Helikopter starcza, żeby nie musi się nic więcej śnić. Myślę, że to jest taki mechanizm obronny naszego organizmu. Wiecie, jak masz helikopter nad banią, bo tyle wypiłeś, jakby ci się jeszcze coś śniło, to mógłbyś się automatycznie zżygać, bo po prostu nie. To jest mechanizm obronny, jak nic. Tutaj jest czekoladowe mleko. Czy wziąć czekoladowe mleko? Why not? Mam czekoladowe mleko. Mleko o czekoladowym smaku, bardzo słodkie. Było w lodówce w domu. Mam jeszcze wino. Białe wino. Czy wziąć butelkę białego wina? No jak wziąłeś czekoladę, to czemu nie to? Nie wiem w zasadzie po co, ale... To jest broń? O kurde, no to dobra, teraz jedziemy na grubości. W ogóle jestem ciekawy, czy jak mamy widok z pierwszej osoby, to tu jakaś walka będzie. Czy nie, bo wydaje mi się to troszeczkę awykonalne walczyć z perspektywy trzeciej osoby w tej grze. Zbyt trudno się po prostu poruszać, ale zobaczymy. Butelka białego wina z lodówki. Rozwali się, jeżeli użyję tego jako broni. Czyli to jest one hit. Aha, zamknął lodówkę. Myślałem, że coś się wydarzyło. Dobra, zlew. O dziwo, nie ma naczyń brudnych w zlewie. Nie chcę myć rąk. No to nie myj. Będziesz miał zarazki później, afty i tak dalej, zanieczyszczenia na rękach. Herbatę sobie ugotuj. Kurna, stary, po takim śnie to ja bym ci nawet mógł kawę zrobić. Osobiście. Bo szkoda mi cię naprawdę. Nie chcę gotować. Co ty chcesz? Ty naprawdę chcesz tylko piguły na łeb wziąć i spać? Znowu spać? Wrócić do tego horroru? Naprawdę tego chcesz? Przejdźmy się tutaj, zobaczmy, czy jest coś ciekawego. Jest jakiś obraz kolejny. Dostałem te foto od Franka Sunderlanda. Skąd znam to nazwisko Sunderland, ale dobra. The Supper Here at South Ashfield Heights. Czyli od jakiegoś takiego ziomka, który chyba tutaj rządzi. Nie wiem, nigdy nie spotkałem się jeszcze z określeniem super. Ktoś jest super dla danej miejscowości, to jest jakiś burmistrzem, to jest major chyba. Ale no nie. Czerwone tło, dobrze, że kurde nie białe. Saving, dobra. Pokój 302. Bardzo dobrze. Będą mnie trochę oczy boleć od tego notatnika, ale już widzimy, że system zapisu jest na takich notatnikach pomarańczowych. Czy to pomarańczowy kolor? Nie wiem, jakby jakaś kobieta powiedziała, że to jest inny kolor niż pomarańczowy, bym się nawet nie kłócił, bym przyznał rację. To jest fotka z na zewnątrz południowego Ashfield. Bardzo, bardzo mnie zainteresowało zewnętrze budynku i widok z okna tam.
kiedy się przeprowadziłem tutaj 2 lata temu, czułem, jakbym był dosłownie ściągnięty tutaj przez jakąś oc. Dobra. To jest jakaś gazeta wetknięta. To wygląda jak kawałek z książki, jakiegoś takiego, wyrwana strona z książki. O stary, to wygląda, jakby było napisane lata temu. A co to jest za... Słuchajcie, zawsze mi się to podoba, że jak jest jakiś, no nie wiem, zagadka, amigłówka, nie wiem, szyfr do wpisania, jest takie zbliżenie na to wszystko, że tutaj tak, takie zbliżenie, chodzi mi o to tło teraz, nie? Pod tekstem. Jest takie fajne zbliżenie, jest jakiś tekst, to taki jest klimat, ja to tak lubię. Ja wiem, że tu się nie ma czym zachwycać, ale po prostu ja się tak rozkoszuję serią tych gier. Bardzo dobrze, żeście to wybrali, bardzo dobrze. Pochwała, pochwała, pat, dziękuję. Przez rytuał święty jakiś stworzył świat. Istnieje jakieś takie miejsce odseparowane od świata naszego pana. Bardziej precyzyjnie jest tak pomiędzy, gdzieś tam, no jest odseparowane od tego świata, z dala od tego świata naszego pana. Nie tak jak w przypadku świata naszego pana. Ten świat jest taki skażony jakby jakimś takim dziwnym czymś. Niespodziewane drzwi i ściany. Chodzące, ruszające się podłogi, dziwne stworzenia. Świat, który tylko on może kontrolować. Każdy, kto zostanie połknięty przez ten świat, będzie tam żył na wieczność. Na wieczność. Nie umierając. Po wsze czasy. Będą go, nie wiem, gonić, polować na niego. Będą polować na ten świat, na ten, jak to się mówi, wymiar. Ktoś tam będzie polował, nie wiem kto. Day po prostu jest napisane. Jak nasz pan może przebaczyć takiej abominacji, wybaczyć taką abominację? Czyli był jakiś ziomek, który stworzył świat jakiś oddzielny od tego świata, który jest tutaj? Może to jest ten świat Silent Hilla? Nie wiem. Ta część książki jest za bardzo, że jest to zerwana, więc nic nie widać. To jest istotne, żeby podróżować lekko w tym świecie. Ten, który niesie ze sobą zbyt duże brzemię, być może psychiczne albo wyrzuty jakieś ma, coś takiego, będzie tego żałował. Książka jest zbyt poniszczona, żeby dalej przeczytać. Dobra, wrzuciliśmy to do naszego scrapbooka, do notatnika. Now the news. In Washington, a gathering of 200,000 people appealing for stricter gun control laws in the wake of a spate of violent shootings throughout the country turned tragic when shots were fired into the crowd. 2 people were killed and several wounded, including a 3-year-old child. At this moment, no suspects have been found. Police are investigating the source of the shots. Dobra, w Waszyngtonie nastąpiła strzelanina, zostało ranne między innymi 3-letnie dziecko, z tego co się dowiedziałem. Policja w tym momencie szuka przyczyny tych strzałów, kto tam strzelał, chyba z tego co zrozumiałem z tych wiadomości. Chciałem to tłumaczyć na bieżąco, ale nie wyszło. Chyba sensowniej będzie to tłumaczyć po prostu po fakcie niż na bieżąco, tak mi się wydaje. Niestety główne zasilanie jest wyłączone, więc nawet jeśli nacisnę, nic się nie stanie. W sensie ten pilot, tak? Nie masz prądu? Nie opłaciłeś? Stary, prąd się opłaca. Jak teraz będziesz w Minecrafta grał? Zegar zatrzymał się dawno... Niedawno, kilka dni temu. Dawno? Przez okno sobie spójrzmy. Ej, przez okno coś widać! Jakiś numer jest, nie wiem czy on jest, czy on będzie istotny. Są po prostu ludzie i mogę obserwować ludzi, co jest dosyć zajmujące, powiem wam szczerze. Mogę tylko w górę, w dół się przemieszczać, nic mi to za bardzo nie daje. No dobra, ale w każdym razie, jeśli będę potrzebował jakiegoś numeru, to wykorzystam ten numer tutaj, może będzie potrzebny. Dobrze. Co jeszcze tutaj mamy, z czego nie korzystałem? Telewizor jeszcze nie obadałem. To dziwne. Kilka dni temu zasilanie w moim telewizorze i w magnetowidzie po prostu się
Wyłączyło, no przestało, nagle nie było już prądu po prostu w tych gniazdkach i to przestało działać. To jest od momentu, kiedy mam te koszmary dziwne. Dobra, czyli masz tutaj jakieś kasety, masz tu jakiś magnetowid, co może być istotne, bo zwykle jak był jakiś magnetowid w Silent Hillu, to była istotna rzecz dosyć, jakieś kasety może dało radę znaleźć albo coś. Miałem te meble, odkąd się tutaj wprowadziłem 2 lata temu. W sensie te meble tutaj mam je od tamtego czasu. Ta skrzynka może mieć w sobie dużo rzeczy. Alright. Box. Weapons others. Dobra. Czyli ja to jest jakiś staż tak jakby, czy coś takiego chyba. Mogę to zrzucić do stasza, nie wiem jeszcze po co, ale mogę to wrócić ze stasza. Po co mi staż w ogóle w tej grze? Jakby, nie wiem czy rozumiecie moją konfuzję w tym momencie, ale w żadnej części nie było żadnego takiego miejsca, gdzie można itemy składować, więc nie wiem, będę miał ograniczony ekwipunek czy coś. Mogę tu wejść? Labości. Kolejne miejsce, gdzie mogę wejść. Eksploracja. Masturbacja. Indoktrynacja. I moja racja. Dobra, zobaczmy co tu jest. Nic się nie dzieje w grze, więc chyba to, że psuje klimat, nie jest problemem. Mam nadzieję. Są tutaj narzędzia i rzeczy na ziemi porozrzucane. Dobra, jakieś istotne rzeczy? To jest, ten kanister jest wypełniony jakimś olejem, czy jakimś czymś. Olejem. Oil to jest olej po prostu. Tu są wieszaki. Na tym, na suszarce. Clothes dryer to jest też suszarka taka do ubrań. Wiecie, że takie istnieją. Takie w formacie pralki, takie, że się wrzuca mokre ubrania i to odsusza. Jest takie coś. Nie potrzebuję tego. Dobra. Potrzebujesz pralki? Tak, to jest pralka, ale ja jej nie potrzebuję. Obviously. Masz ciekawsze rzeczy do roboty niż martwienie się pralką, podejrzewam, i swoimi brudnymi ciuchami. Nie ma tutaj nic interesującego w tym momencie. Czy to będzie tak, że z każdym, nie wiem, czymś ten pokój się będzie zmieniał, czy po prostu tutaj nic nie będzie i nigdy nie ma? W tym miejscu nie ma nic, co by się zmieniło od czasu, kiedy się tu wprowadziłem. To w takim razie po co mogłem tutaj wejść? Bo imersja. Wszędzie można wchodzić, tylko nie do końca. 5 dni temu. To wtedy miałem pierwszy koszmar. Nie byłem w stanie od tamtej pory wyjść z pokoju. Telefon nie działa, TV też. Nikt tutaj nawet nie wchodził. Mój cały świat obrócił się do góry nogami. Moje drzwi są zablokowane, tak samo jak okna. Ktoś zablokował drzwi łańcuchami? Jak mam się stąd wydostać? Nie wychodź, Walter. What the hell? What's going on here? To Aileen Galvin obok, z drzwi obok. Sąsiadka jakaś. O kurde. Hope my luck changes before the party. Mam nadzieję, że mój fart się poprawi przed imprezą, że nie będzie na imprezie żadnych takich wpadek. Ma pewnie jakiś niefartowny dzień. Są jakieś ręce tutaj odciśnięte. Czy jak za długo się będę tu wpatrywał, coś mnie zabije? Mam nadzieję, że nie. Ile jest tych rąk, bo to może być istotne. 8 i 7. No dobra, ładna babeczka. Nie wiem, w czym ma mi pomóc. Halo? Co to było? No wygląda na to, że coś się w mojej sypialni popierdzieliło. Ciekawe tylko co. Nie mogę otworzyć okna. Kilka dni temu jeszcze nie było tego problemu. Odkąd zacząłem miewać te koszmary. Nie mogę otworzyć okien. Nie mogę otworzyć drzwi. Nie mogę skorzystać z telefonu. TV nie działa. Do dupy ten hotel.
Ale jest tu jakaś kartka pod drzwiami, którą też bym chciał zobaczyć. Co to jest? No co to jest? Też tam był, to było tak napisane. Mamo, dlaczego się nie budzisz? A to jest chyba też związane z tym, tą opowieścią o tym dziecku, co tam widzieliśmy. Dlaczego się nie budzisz? Dobra, na razie nic nie rozumiem, ale podejrzewam, że troszeczkę... dobra, no tu nie ma nic ciekawego. Widzieliśmy już tę scenkę. Z tego miejsca tutaj. Prawdopodobnie będziemy się stopniowo dowiadywać, co tu się dzieje w tej grze. Chyba. Tylko teraz pytanie tak. Gdzie to było? Tu czy tu? Nedualike, nie. Tu. Idziemy do sypialni. Dzień dobry. I czy to była sypialnia, czy to był kibel? A nie widzę, żeby cokolwiek się tu zmieniło, więc... Chyba, że tu się coś zmieniło w tej szafie. Nie. Czyli prawdopodobnie coś się zmieniło tam. Co u diabła? Ktoś tam jest? Ciekawe, czy mogę tędy wyjść. Po prostu coś wyrwało nam dziurę w ścianie. W ścianie! Przecież zobaczcie, to jest lita ściana. Coś wyrwało dziurę w takiej grubej ścianie. Jednym uderzeniem. Co tu się dzieje? Woda przestała lecieć. No, kran jest rozpieprzony w drobny mak. Dziwisz się? Kto mógł to zrobić? Wiedziałem. Musi tu ktoś być. Stary, ty masz naprawdę ciekawe podejście do życia. Ktoś, wprost powiedział, że ktoś, od środka! Zablokował mu drzwi łańcuchem, a on to przyjął jako takie... No dobra. Co tu się odpierdacza najlepszego? Rura z gównem też się złamała. Co? Przepraszam bardzo. Rura ze ściekami z... brudną wodą spływającą, no. Czy wyciągnąć część zwisającą? Pewnie tej rury, czy ułamać kawałek, tak. Stalowa rura. Prawdopodobnie to będzie moja broń. Niezbyt powerful, niezbyt mocna, ale łatwa w użyciu. Dobra. Aha. Nie, poczekaj, nie chcę jeszcze tutaj. Mogę sobie teraz... Ciekawe, czy ja mogę jakoś... X-em? A? Co ja zrobiłem? Oh my god, what did I do? Te niebieskie to jest prawdopodobnie mój status życia, tak? Okej. Okay. Teraz mam chyba to w łapie, nie jestem pewien. Chyba tak. Chyba o to tutaj chodzi. Dobra, wejdziemy. Nie wiem jeszcze jak się tłuczę, ale prawdopodobnie jak zginę, to się nauczę. Wchodzimy. Oh my god. Wygląda jak trochę jak jakiś film niemy, przynajmniej taki jest efekt. Nie mogę się obracać, mogę tylko do przodu iść. Czy ja się tym... W ogóle to jest okrągła, ładna, okrągła dziura. A to... Czy nie powinienem się przebić do innego mieszkania? Albo na zewnątrz budynku, jak ktoś zrobił aż taką wyrwę? Może ja się nie znam, ale to już trochę by było dziwne, prawda? Tak mi się wydaje, że to już powinno troszeczkę cię zaalarmować. Mój drogi przyjacielu. Robi się bielej, oczy mi bolą.
Co do diabła? O narody! Mamy teraz... Jest jeszcze lepsze sterowanie niż w poprzednich częściach! Słuchajcie, jest pełne wsparcie analoga lewego przynajmniej. I to nie ma tak, że tak jak w Silent Hillu... jedynce, dwójce, trójce, że lewym, prawym, analog w lewo, prawo, to się po prostu obracamy. I tak jak jest z perspektywy trzeciej osoby w tej grze, to jak nacisnę analog w lewo, to on idzie w lewo, jak w prawo, to w prawo! Dobra, za bardzo się ekscytuję taką pierdołowatą rzeczą. A czy jeszcze możemy coś ciekawego, interesującego zrobić? I'm not sure. No to na pewno nie. To jest po prostu item. Nie wiem jeszcze, jak tutaj się przygotowuje broń do walki. Być może walka musi się najpierw włączyć, nie wiem. Dobra, w każdym razie i przekazie. W tym miejscu zakończymy ten odcinek, ponieważ jest najwyższy czas. Widzę, że już bardzo jest długi odcinek. Ja sobie pogadałem, zepsułem klimat, także wszystko się idzie... Wszystko idzie w dobrym kierunku, tak jak idą moje let's playe. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, że będziecie zadowoleni. I tak jak mówię, tak jak na początku tego odcinka was prosiłem o takie opinie, proszę was bardzo, napiszcie w komentarzu swoje opinie, jak ma wyglądać tłumaczenie rzeczy w tej grze. Czy po fakcie, czy w trakcie, czy to spolszczenie fikuśne, ja będę się denerwował. No, nie ma sensu spolszczenia chyba. Naprawdę, 8 stron PDF-a błędów to chyba nie jest coś, co jest warte tego, żeby się męczyć tylko dlatego, żeby mieć kilka polskich znaczków. Zresztą je tak wam na bieżąco tłumaczę. Większość z nas, kuźwa, zna angielski, macie w szkole. Także chyba nie powinno być problemu. Dobra, anyway, anyhow, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.